a potem, potem Freitag miał kapitalną serię, ale teraz już Kamil Stoch, puenta tych kwalifikacji. Cztery razy stawał na podium w Wiśle. Dwukrotnie wygrywał, jak pamiętamy, w sezonie 2016-17. I 124 metry, by pokonać Jewginia Jakimowa. Czyli dmucha z tyłu, ale Kamil potrafi nad wiatrem gdzieś polecieć. Prędkość na progu nie na razie nadzwyczajna. Nie wygra tych kwalifikacji, ale zrobi to, co jest w nich z punktu widzenia przepisów najważniejsze. Czyli po prostu wywalczył prawo startu. No inaczej nie wyobrażalibyśmy sobie. Byliśmy tu załamani psychicznie. Taka sytuacja, jak z pierwszej serii konkursów w Zakopanem, to nie może się powtórzyć. Ale zdarzają się takie sytuacje. 111 metrów Kamila Stocha, 75 setnych metra na sekundę wiatru wiejącego z tyłu skoczni. 9,8 plus 3,6 i te 111 metrów daje Kamilowi 48 miejsce, a więc rzutem na zeskok, można powiedzieć, Kamil Stoch zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.